Najprawdopodobniej punkt 205, centrala artyleryjska, ale 13-15 baza zbudowana w 1948 roku. Wow, ale potężne. Drzwi nie mają kłódki, ale nie da się ich otworzyć. Tam jest drugie wejście. To jest otwarte. Ale to za moment. Znowu wyrobę pancerne drzwi. Jest na górze. Czyli to jest ściana przelotni. Pomieszczenie operacyjne. A tu kolejne. On nawet widać podwójne drzwi. Obiekt 205 dla pewności. Wchodzimy do środka. Telefony, tutaj łóżka, są raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tutaj jeszcze jedno pomieszczenie. Zauważyć. Kolejne pancerne drzwi. Aha, to tutaj chyba pracowali. Oto kryjarze malutkie, tam kolejne. Tak, to jakaś rozdzielnia prądu, czy cholera wie co. Tędy niestety nie będziemy, musimy się cofnąć. Tu w lewo. Czy tu jeszcze są drzwi? Tu już byłem. Tu już jest jakieś pomieszczenie. Odpylnica. Takie ustrojstwo. Czyste powietrze. I tutaj małe pomieszczenie.
tu zejść od góry. Duże drzewa. Też potężny obiekt. A to jest elektrownia. 150 cm. Długość stropu, zapasy paliwa i wody chłodzącej. Zespół prądotwórczy. Ciekawy układ. Palenie surowo uzbrojone, baczność wysokie, napięcie. Tak to wygląda w środku. Nawet się zachował. Cela numer 6. W samym pomieszczeniu. Boczny kątek, nie? I tu jakieś małe pomieszczonko. Niezbyt wysokie, chociaż jak na człowieka to duże.